Hej, mam 30 saszetek tutaj obok Champions League 13-17. Na potrzebę filmu otworzymy dzisiaj 10 saszetek i zrobimy finał Ligi Mistrzów. Będzie. Bierzemy pierwsze lepsze, biorę tu. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Mamy 10 saszetek. A już w tym filmiku otworzymy 10, a tylko kontra Real Madrid. Atletico kontra Real Madrid. Gramy pierwszą saszetkę. Mamy, że będzie Sucio. Paras. Chiriu. Dobra. I Krikic. Impact. Fajnie. Altinop. Dobra, bazówki mnie nie obchodzą oczywiście. 0-0. Po pierwszej saszetce 0-0 teraz. I co z drugiej wyniknie? Wow, ale subcio! Puchar Ligi Mistrzów, moja powtóra. Już się bardzo cieszę z tych saszetek. Dwie saszetki, Puchar Ligi Mistrzów i jeden Impact. Bardzo super. Dobra, otwieramy dalej. Jak ktoś nie widział mojego... Dalej 0-0. Jak ktoś nie widział mojego ostatniego filmiku do kibitami niemieckimi i polskimi... Polskim. To sobie obejrzyjcie. I Victor Valdes. Dobrze, że to nie masz Real Barcelona, bo już by Barcelona prowadziła. Dobra. Dobra, dalej 0-0, czy na wszystkie 0-0, no. Ach. Mecz do niczego na razie nie prowadzi. I 1-0. No, bazówki się liczą za 1, a te nie bazowe, czyli star player i takie tam się liczą za 2. I Sanchez! Bardzo rzadka karta, mega jestem uszczęśliwiony z tego. Co to może specjalna tutaj Real i Atletico. Ja pójdę sobie jeszcze trochę odsunimy. Jest 1-0, przypominam. Armaba, czy jakoś tak? Kolejna rzeczka jest dalej 1-0. I Denis Praje, też rzadka karta. Ale super ten unboxing. A, zapomniałam, Adrian Lopez z Atletico, nie założyłam, sorry za faila. Jest 1-1. Luis. I Top Master Thiago Silva. No proszę bardzo, jaki udany unboxing. Dalej 1-1, no niestety. Nie było tutaj Real ani Atletico, nie było.
I mamy Petra Czecha. Dobra, zostały nam dwie saszetki, jest jeden do jednego, dwie saszetki zostały. Mamy Alexa Texteire i Arda Turan, jest 2-1 dla Atletico. I to jakieś bazówki. Bazówki nikogo na pewno nie interesują. I ostatnia saszetka, czy Real jest duża szansa na wygraną Realu? Albion. Neuer. Lampard. Balotelli. Lucas. I tyle. Atletico w tym meczu wygrało 2-1. No i może się sprawdzi ten wynik w finale, który będzie w tą sobotę. Dobra, oglądajcie kolejny odcinek, tutaj mam jeszcze saszetek 20. Mam nadzieję, że wam się podobało. Narka, pa i cześć.